Zrób to sam, pracownie hobbystyczne. Natalia, czego będziesz nas dzisiaj uczyła? Drodzy Państwo, Paulino, dzisiaj chciałabym Państwu pokazać, jak w łatwy sposób możemy przygotować herbaciarkę metodą tak zwanych przecierek. Do wykorzystania w naszej pracy użyjemy tylko tak naprawdę dwóch podstawowych produktów. Będą to farby akrylowe, które można równie dobrze kupić w sklepie budowlanym, nie tylko w plastycznym. Dlatego myślę, że tak naprawdę po prostu musimy przejść się do garażu. Efekt jest naprawdę bardzo ciekawy, ponieważ za pomocą dwóch kolorów, papieru ściernego i odrobinę świecy możemy uzyskać naprawdę bardzo fajne efekty. I od czego zaczynamy? Na samym początku musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy będzie to faktycznie herbaciarka i będziemy w środku przechowywać herbatę. Dlaczego? Ponieważ wtedy nie malujemy w środku nic. I zostawiamy, ponieważ jest to produkt spożywczy. Jeżeli będzie to pudełeczko na biżuterię, to jak najbardziej możemy zająć się środkiem. My dzisiaj zrobimy herbaciarkę, dlatego zajmiemy się tylko tym, co jest na wierzchu. Na samym początku potrzebne będą nam dwa podstawowe kolory, ale oczywiście można też użyć trzech. My wybrałyśmy dzisiaj dwa takie bardzo popularne, czyli biel i szarość, taki styl prowansalski. Do tego są dwa rodzaje, w sumie trzy rodzaje papierów ściernych o różnej grubości, a także papier wodny do wykończenia. Mamy też szablon, który jest zrobiony z plastiku, ale tak naprawdę szablon możemy zrobić sami w domu papierowy. Mamy też koronki, które będą służyły nam do wykończenia, kolorowe tasiemki, a także okucia i świeca, która nam posłuży do całej techniki. Zaczynamy? Zaczynamy. Dobrze, Paulino, to teraz poproszę Cię, abyś pomalowała całe pudełko kolorem szarym, ponieważ szarość będzie u nas przebijała, a biel będzie kolorem podstawowym. Malujemy bardzo dokładnie całe pudełeczko. Możemy pomalować raz albo dwa razy. Tak naprawdę efekt zależy od nas, czy będzie bardzo dokładny, czy też pójdziemy w kierunku takiej swobodnej niedoskonałości. Także od nas zależy, jak to wszystko będzie wyglądało. Na samym początku oczywiście też możemy zastosować gesso, podkład, ale tak naprawdę bez tego też sobie poradzimy i nie trzeba mieć jakichś dodatkowych preparatów. Jak oceniasz moje malowanie? Nie, no jest zupełnie fajnie. Możemy to jeszcze może... Zobaczymy tutaj z przodu. Właściwie nie. Tu jest ok. Jest naprawdę dobrze. Spodu nie malujemy. Jeżeli to ma być herbaciarka, to najlepiej podbić to filcem, żeby nam się po prostu blat nie szarował. Teraz wysuszymy to suszarką. Do włosów. Do włosów. Najlepiej ukraść mamie. Kolejnym etapem naszej pracy jest użycie świecy. Tak naprawdę bardzo dużo zależy od tego, jakiej świecy użyjemy, ponieważ niektóre są bardziej suche, niektóre są bardziej tłuste, ale tak naprawdę efekt jest zawsze zaskakujący. Niektórzy, żeby tylko podkreślić delikatnie nasz kolor szary, który będzie wychodził spod białego, robią w ten sposób. Tylko same brzegi, tak? Tak, tylko robią same brzegi. Ja powiem szczerze, że lubię przetrzeć całą pracę. I teraz taka w sumie mała uwaga, nie robimy bączków, nie rysujemy, ponieważ to wtedy nam się wszystko tak odbije. Wyjdzie. Tak, dokładnie. Dlatego całość smarujemy po prostu na wyczucie. Najlepiej w jednym kierunku. Oczywiście metod jest tak naprawdę wiele i przyznam szczerze, że efektu nie da się zepsuć, ponieważ każda praca wykonana tą techniką wychodzi bardzo ładnie. Te przecierki możemy tu właśnie na lampach zaobserwować. Tak. To nie jest ze starości, to jest tak specjalnie. Postarzyłyśmy tutaj specjalnie te lampy. Tak naprawdę tu jest jeszcze łatwiej, ponieważ pod spodem położyłam biały kolor, później położyłam szary bez świecy. Dlatego te efekty tak naprawdę są widoczne tylko na kancikach.
Widzisz, tutaj nie ma, tu jest jeszcze takie szare. Ja bardzo lubię niedbale robić tą techniką. Wydaje mi się, że jest o wiele ciekawsza. Tak samo tutaj, na tym serduszku, jest bardzo niedbale wykorzystane dwa kolory. Jeżeli nałożymy za dużo tej świecy, po prostu zedrze nam się za dużo pracy, ale to też nie zawsze, bo wszystko zależy od tego, jakiej świecy użyjemy. I dół też. Tak, i dół też. No chyba, że nie chcemy mieć tego efektu. Mhm. Możemy wybierać. Po kolorze szarym użyjemy już akrylu białego, aczkolwiek można po tej bieli znowu nałożyć świecę i kolejny kolor. Tak naprawdę możemy się bawić tymi warstwami. W naszej pracy wykorzystamy tylko dwie barwy i tylko raz zastosujemy świeczkę. Świeca chroni kolor szary i dlatego w łatwiejszy sposób będzie nam później zdzierać, dobijać się do tej szarości poprzez biel, którą później zastosujemy papierem ściernym. I nakładamy kolor biały. Najlepiej w jednym kierunku. Mhm. Praca pokrywa nam się bardzo fajnie. Pokażę Ci jeszcze tutaj taki efekt w pół suchego pędzla. Tutaj domaluję do końca. Lubię robić też takie prace, że nie pokrywam ich naszą świecą, tylko po prostu już prawie wytartym pędzlem robię takie smugi. To też fajnie wygląda. Można uzyskać naprawdę bardzo wiele efektów dzięki tylko zastosowaniu farby akrylowej, świeczki bądź też nie i papier ścierny. My dzisiaj pokryjemy całość ładnie, równo i tylko jednokrotnie bielą. Dobra, to ja kontynuuję. Już myślałaś, dla kogo będzie ta herbaciarka? Nie ukrywam, że przydałaby mi się w domu. Także może być dla mnie? Może. Taka herbaciarka tak naprawdę to bardzo fajny prezent dla mamy, dla cioci, dla babci. Jest to naprawdę, jeżeli zrobimy jakiś taki indywidualny podpis, na przykład jeżeli mama ma na imię Krystyna i na przykład herbatka u Krysi. Także jeżeli przychodzą później koleżanki, to też jest fajny taki zabawny gadżet w kuchni. Mnie ta Prowansja skusiła przez zamiłowanie do Francji. Tak naprawdę, jeżeli nie mamy w domu pędzla, możemy zastosować gąbki kuchenne. I gąbką kuchenną możemy pokrywać całą pracę. I też całą naokoło, tak? Tak, dokładnie. Tutaj możemy starać się delikatnie dojeżdżać do metalowych części, ale jeżeli na przykład postanowimy zakryć to koronką, wówczas nie musimy się już starać. Troszkę tu tak nie wyszło. To chyba zastosujemy koronę. Nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia. Ja też lubię mieszać techniki. Często robię tylko wieko w stylu prowansalskim, a dół na przykład robię samą bejcą. Nie ukrywam, że jeżeli ktoś jest alergikiem, najlepiej stosować farbę sklepów plastycznych. Ja na przykład jestem alergikiem i uciekam od farb ze sklepu budowlanego, ale jeżeli to nikomu nie przeszkadza, efekt jest równie świetny. Na tym etapie nasza praca tak naprawdę to już jest 50%. Teraz, żeby przyspieszyć naszą pracę, wysuszymy ją. Praca jest już wysuszona suszarką, aczkolwiek ja jeszcze zostawiam na 2-3 minutki, żeby po prostu nabrała swojej właściwej temperatury i żeby później przy ścieraniu nie robiły nam się zacierki, żeby nie powstawały takie brzydkie, nawet nie wiem jak to nazwać, bludki, które będą po prostu ciągnąć za sobą całą pracę. Dlatego czekamy 3 minuty. Jeszcze czego nie powiedziałyśmy, jeżeli ktoś jest początkujący tak jak ja, to warto pomyśleć o podkładce na stół. Nawet, jak widać, może zostać takie artystyczne ślady, mogą zostać właśnie. Niestety te farby zostawiają niekiedy właśnie na stole, ale wiadomo, że nie robimy tego na obrusie, dlatego najlepiej zaopatrzyć się po prostu w gazetę. Ja też zawsze chronię stół, ponieważ nigdy nie wiem, co może przydarzyć się przy pracy, mimo że często to robię, to jednak ostrożność.
Pudełko już jest suche, pomalowane dwukrotnie. Tak, a teraz będziemy przecierać papierem ściernym. Warto też zwrócić uwagę, jeżeli wybieramy się do sklepu budowlanego, na grubość papieru. Na samym początku najlepiej użyć papieru gruboziarnistego. Im mniejsza cyfra, tym papier jest grubszy. A im wyższa cyfra, tym jest bardziej delikatniejszy. Na samym końcu, już przy finiszowaniu naszej pracy, użyjemy tak zwanego papieru wodnego. Tutaj grubość już jest 2000. Na samym początku użyjemy grubości 120. A więc do dzieła. Przecieramy też bardzo delikatnie, bo efekt tak naprawdę zależy od nas. Możemy nawet skończyć na tym etapie, jeżeli przetrzemy po prostu rogi pracy. Ale my podjęłyśmy decyzję, że będziemy przecierać całą pracę. Proszę. Czy ja będę umiała? Na pewno. Wystarczy? Ja myślę, że jeszcze troszeczkę tutaj. Można teraz w drugą stronę. Tak? Tak. Jeżeli chcemy, żeby były jeszcze takie bardzo efektowne zadziory, aby wyglądało to jak korniki, to po prostu używamy nożyczek i robimy dziurki. Albo robimy po prostu skazy, żeby wyglądało bardziej staro. Teraz dalsza część. Tu jeszcze trochę chyba, nie? Żeby ułatwić sobie też przecieranie naszego pudełka, możemy papier nawinąć na przykład na gąbkę kuchenną. Wtedy jest bardziej elastyczne. Jak zadowolona jesteś z efektu? Jestem zadowolona. Tak naprawdę nie trzeba za bardzo się starać. To jest idealna technika dla dzieci, ponieważ ja już takie prace wykonuję z 4-5-latkami na zajęciach. No proszę. Kolejnym naszym etapem będzie zastanowienie się tak naprawdę nad wykończeniem pracy. Możemy całość polakierować, ale nie musimy, ponieważ tak naprawdę niewiele stanie się z tym pudełkiem, jeżeli go po prostu nie polakierujemy. Jeżeli chcemy już naprawdę polakierować, możemy użyć lakieru ze sklepu budowlanego do mebli. Może być to półmat, może być to mat, albo też typowy taki błyszczący lakier. Ja jestem akurat za tym, że jeżeli robię coś w stylu prowansalskim, to zostawiam to takie bardzo naturalne, poszarpane, jest to takie fajne i stare. Teraz możemy nałożyć na to szablon, ale niekoniecznie. W następnych odcinkach pokażemy też, jak możemy zrobić technikę typową dekupażu, czyli nałożenia serwetki, ale dzisiaj myślę, że skupimy się po prostu na szablonie. Tak. Dlatego użyjemy szablonu plastikowego. Przyłożymy go w wybranym miejscu. Tak naprawdę możemy użyć której chcemy strony, bo to od nas zależy, jak to będzie wyglądać, albo po prostu wyśrodkować. Można w domu też wyciąć naprawdę przeróżne wzory. Ja zastosuję teraz kolor szary, który tak naprawdę był naszą bazą i będzie fajnie się odbijał, ponieważ gdybyśmy zrobiły na biało, to nie byłoby tego widać. Efektu. Moczę delikatnie pędzel w farbie. I troszkę osuszam o ręcznik papierowy. I uderzam. Można robić też to gąbeczką kuchenną. Też, co jest fajne w tym szablonie, że nie trzeba go całego wykorzystywać, tylko właśnie jakiś fragment wybrać sobie wzór. Ja myślę, że tu na tym kole mogłybyśmy się skupić. Możemy to zrobić też bardzo idealnie, albo też niedbale. To jak nam się podoba, ponieważ później możemy wycierać papierem ściernym i jeszcze dodawać kolejnych efektów postarzania. Należy tylko zwrócić uwagę na to, żeby nam się szablon nie poruszył na przedmiocie. Są też specjalne pędzle, które nazywają się pędzlami do tapowania, ale jak widzisz, zwykłym pędzelkiem też możemy sobie poradzić. Nie ukrywam, że troszeczkę może ulec zniszczeniu, ale jeżeli zrobimy to raz czy drugi raz, to nic się nie stanie.
Można było też użyć innego koloru, prawda? Tylko, dokładnie. Żeby też miał ochotę. Tak naprawdę barwy mogą być przeróżne, ale my zdecydowałyśmy, że idziemy w klimacie takim delikatnym i prowansalskim i też ta szarość nie jest taka mocna i nie będzie tego aż tak bardzo widać. Oprócz szablonów możemy też użyć gotowe elementy, na przykład tak jak ten tutaj. Takie już serduszko przygotowane wcześniej, drewniane. Które możemy nakleić na naszą bazę, czyli na pudełko. Jedziemy tutaj dalej. Teraz możemy zrobić sobie podgląd. Mm-hmm. I jest ja takie tak bardzo zostawiła. Delikatne. Teraz najlepiej naszą pracę troszeczkę podsuszyć suszarką albo zostawić na kilka minut. Kolejnym etapem naszej pracy jest ozdabianie pudełka. Tutaj już razem z Pauliną przygotowałyśmy wzory, które nas interesują. Jest to koronka, którą już przycięłyśmy na wymiar, a także tasiemki, którymi ozdobimy wieczko dookoła, u góry. Tutaj będzie nam potrzebny także klej. Może być to zwykły klej Magic. Najpierw przyklejamy koronkę. Smarujemy klejem drewno. Nie za dużo, tak? Żeby nie wypłynęło? Nie. Nic się nie stanie, ponieważ... Kleje są przeźroczyste. Mhm. Jak widać, można poradzić sobie bez żadnego pędzelka. Nie przykleisz się? Nie zostanę tu na wieki. Nie zostaniesz tu na wieki z pudełkiem. To proszę, Paulino, przyklej teraz koronkę. Mhm. Później możemy najlepiej nie naprężać, tylko swobodnie ją przykleić, ponieważ później podczas przyklejania, żeby nie było problemu. I odcinamy końcówki. Dobrze. Teraz będziemy ozdabiać tasiemką dookoła. Też na klej. Też na klej. Najpierw sobie odmierzymy mniej więcej. To najlepiej też końcówki poobcinać na równo, żeby nam strzępki nie wychodziły, aczkolwiek podjęłyśmy już decyzję, że na samym końcu wszystko zasłonimy naszymi okuciami. Metalowymi okuciami. Te okucia gdzie można dostać? Ja kupuję je przez internet. Szczerze mówiąc, tutaj w najbliższych sklepach jeszcze nie widziałam. Mm-hmm. Ale jeżeli tylko się dowiem, że tutaj będzie można gdzieś kupić, na pewno poinformujemy na stronie. I tutaj też nie naciągamy, czy...? Tak, swobodnie musi po prostu dokładnie nam przylegać. Klej wysycha kilka minut, także tak naprawdę możemy jeszcze tutaj sztukować i kontrolować równość. Nie zaklejmy sobie wieczka. Nie będzie można nic schować. Będzie podstawka na herbatę. Tak. Delikatnie przyciskamy. Mhm. I równa. Już takim końcowym etapem naszej pracy jest przyczepienie naszych narożników. Narożniki są w różnych kolorach, tak naprawdę może być to czyste złoto albo złoto antyczne, tak jak tutaj, albo taka czerń już poprzecierana, które bierzemy. Ja tą czerń wybieram. Okucia możemy zrobić albo dookoła, albo tylko z przodu, bo tak naprawdę tylko tutaj nam łączą się nasze materiały. I możemy na takim etapie pracę już zostawić. Albo działać jeszcze dalej. I co jeszcze można zrobić na przykład? Możemy okucia tutaj dać, możemy jeszcze tutaj. Tutaj możemy właśnie zrobić jakąś ozdobę dodatkową. Ja też tak finiszuję właśnie pracę, że jeszcze na szablonie po prostu coś przyklejam, bo to jest takie fajne zwieńczenie całej pracy. Dlatego dalszą obróbkę pracy zostawiamy już Państwu i może zróbmy jakiś konkurs. Myślę, że tak. Czekamy na zdjęcia tak. Państwa prac. Wykonanych właśnie tą metodą, a nagrody będą naprawdę atrakcyjne.